Kinga Gawrychowska, Ewelina Zaniewska, Monika Chrzanowska, Katarzyna Polkowska i Magdalena Dąbkowska, uczennice pierwszej klasy Technikum Hotelarskiego, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży, w ramach zajęć nauczania metodami aktywnymi, zorganizowanych w hotelu Belfort, przekonały się, ile pracy trzeba włożyć we właściwe przygotowanie pokoju dla gościa hotelowego. Praktyka czyni mistrza. Z takiego założenia wychodzi kadra nauczycielska Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łomży. Wychodząc z założenia, że praktyka czyni mistrza, staramy się organizować jak najwięcej zajęć, w których dominującą rolę odgrywają zajęcia praktyczne. W dniu dzisiejszym, korzystając z gościnności hotelu Belfort Piątnicy, odbędą się zajęcia edukacyjne na temat przygotowania jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości hotelowych. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z procedurami przygotowania pokoju hotelowego, poznanie kolejnych czynności oraz technik pracy wykonywanych w dziale housekeepingu. Szkoła od wielu lat współpracuje z hotelem. Hotel zapewnia nam praktyki na odpowiednim poziomie. Jest to dobry moment, żeby podziękować panu prezesowi Pawłowi Nowakowi za to, że przyjmuje naszą młodzież, że możemy się szkolić, że wspiera nas również w wyposażeniu pracowni hotelarskiej. No i myślę, że to zaowocuje dobrymi wynikami na egzaminie. W zasadzie to już procentuje, ponieważ ostatnie dwa lata zdawalność w przypadku technika hotelarstwa w naszej szkole to jest 100%. Pod okiem Hanny Bukowskiej i Magdaleny Kuczewskiej, nauczycielek przedmiotów hotelarskich, w szkole uczennice starannie przygotowują się do praktyk, które następnie będą mogły odbyć w hotelu Belfort. Hotel Belfort w Piątnicy funkcjonuje w tym miejscu już od kilkunastu lat i właściwie przez większość naszego istnienia współpracujemy z różnymi szkołami z Łomży. W tym również ze szkołą z ulicy Zielonej. Współpraca układa się bardzo dobrze. Praktykanci, wiadomo jak to młodzież, zdarzają nam się różni, ale zdarzają się też wyjątki takie, z którymi bardzo chętnie byśmy współpracowali w przyszłości. Także mam nadzieję, że w dalszym ciągu będzie bezproblemowa współpraca i potoczy się to jak najlepszą stronę. Z procedurami obowiązującymi w dziale housekeepingu zapoznała uczennica Bożena Wawrzyniak. Zanim wejdziemy do pokoju, pukamy trzy razy, żeby było pewne, że na pewno tam nikogo nie ma, gość opuścił pokój. Pukamy trzy razy. Jeśli nikt się nie odzywa, to jest dla nas wiadomo już, że możemy otwierać pokój i zaczynamy sprzątanie. Pierwsza czynność, wchodząc do pokoju, zakręcamy kaloryfery na pewno i otwieramy okno, żeby pokój się w tym czasie wietrzył. Jeżeli tak, to do później zbieramy, ściągamy pościel, sortujemy ją w trzy worki, osobno wkładamy ręczniki, stopki, osobno jest poszwa i poszewka, osobno są prześcieradła. Jeżeli już jest, wynosimy pościel brudno, przynosimy pościel czysto i powlekamy czysto pościel. Jeżeli łóżka są zasłane, wtedy wycieramy kurze dopiero. Wycieramy kurze i stawiamy na każdym stoliku, ile jest łóżek, tyle ma być wody, szklaneczek. Wycieramy stół, szafeczki. Jak jest pokój sprzątnięty, dopiero odkurzamy. Odkurzamy pokój, jeżeli pokój jest już odkurzony, przechodzimy do łazienki i sprzątamy łazienkę. Uczennice biorące udział w warsztatach miały okazję zwiedzić hotel Belfort i poznać go od podszewki. Poznały pracę w oberży, poćwiczyły na siłowni oraz obejrzały saunę, którą dysponuje hotel.